dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Rejowski z Onet Moto. Witaj. A, witaj. Tydzień temu tak ładnie zapowiedziałeś, a dzisiaj już nie. No, bo to wywołało kontrowersje wśród naszych słuchaczy. Pisali zazdrość. Do nas. Tak, 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 tak. I dlatego dzisiaj tak skromnie, ale za tydzień się poprawię. Dobrze. Co trzeci kierowca korzysta z Facebooka w czasie jazdy? Chciałoby się złapać za głowę i krzyknąć o rany. No tak. O ran, nie, tak na nawet mocniej bym krzyknął, ale mikrofon nie przeniesie. No tak, bo z badań wyszło, że 27% kierowców korzysta w trakcie jazdy z Facebooka, 14% z Twittera, a z tej grupy aż 30% deklaruje, że robi to za każdym razem, kiedy zsiada za kierownicą. Czy jest ktoś, kto prowadzi? Bo samochody wychodzi na to, że prowadzą. Same się prowadzą, z tego wynika. Dobrze się prowadzą. Tak, a trzeba pamiętać, że jak jedziemy, wydaje się, że w korku, w mieście, powoli, 30 km na godzinę i spoglądam na tego Facebooka i na tego Twittera, upływa przynajmniej sekunda, to przejeżdżamy w tym czasie prawie 10 metrów na ślepo. Tak, i to przy małej prędkości, bo jeśli to prędkość około 150 km, to 45 metrów. Tak, 150 km na godzinę, to ja już sobie w ogóle tego nie wyobrażam, że ktoś patrzy na telefon. Ale domyślam się, że jadący autostradą też pewnie piszą, że właśnie jadę do ciebie, będę za kwadrans. I robi sobie selfie. Rób herbatę. Tak, bo 17% robi sobie selfie za kierownicą, w ogóle to jest jakieś absurdalne, że jestem teraz tu, tak? Tu. Za chwilę będę na drzewie. Tak, i wtedy już nie zrobi, wtedy przyjdzie ten pan z policji, który robi zdjęcia do archiwum. Selfie, tak, zrobi mu zdjęcie do archiwum, opakują go w folię i tak to się kończy, niestety bardzo często. I potem mówimy, że z nieznanych przyczyn przejechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem lub drzewem. I takie właśnie często są tego przyczyny. No niestety tak, no ale to też jest porażające informacje, bo z badań wynikło, że 61% pisze i czyta wiadomości tekstowe też w czasie jazdy. Są telefony, są zestawy głośno mówiące w samochodach, które czytają za nas SMS-y. Są telefony, które dyktujesz mu i on pisze. Co prawda czasem pisze takie głupoty, że lepiej może nic nie pisać, niż napisać komuś to, co na przykład kiedyś mi napisał, ale to nie opowiem tego na antenie. Nie opowiadaj. Nie powiem, jak słowa poprzekręcał, ale ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście trzeba się podpierać taką technologią. Trzeba mieć Bluetooth, jeśli chcemy rozmawiać i nie odrywać naprawdę wzroku i rąk od kierownicy, a wzroku od drogi. Tak, bo to już nie chodzi o przepisy, nie chodzi o to, że prawo jest takie, a nie inne, tylko chodzi o nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo innych użytkowników, bo to, że ktoś jest troszkę mniej rozgarnięty umysłowo i korzysta z tego telefonu w czasie jazdy przy dużej prędkości, to powinien też pomyśleć o tym, że bierze odpowiedzialność za innych użytkowników dróg, bo ciekawe, te czynności, które wykonywane są za kierownicą, tak jak wspomniałeś, mogą być i są przyczyną wypadków. Natomiast przerażające jest też to, że 73% kierowców korzysta z telefonów, deklaruje, że korzysta z telefonów. W jakikolwiek sposób, w jakikolwiek tak? Sposób, czyli SMS, tak. Wiadomości tekstowe. Przecież telefon to teraz komputer tak naprawdę pozwala robić wszystko. Wszystko. A niemal połowa deklaruje, że je i pije za kierownicą. No to jest, o tym się nie mówi, tak? Ale wszyscy skupili się na telefonach, ale na innych czynnościach, które jeśli przeszkadzają. Jeśli jemy batonik, to jest jeszcze pół biedy, ale to jest też tak, że często kierowca jedzie z wielkim hamburgerem, z którego kapie i cały czas patrzy, żeby się nie ubrudzić, tak? I wykonuje takie ruchy. Przedstawiciele handlowi, tak? No nie rozmawiają tylko. Przez telefon, piją kawę, jedzą śniadanie i prowadzą. Widać tak się to. Taki dowcip był. Ale widać też rodziny, które tak robią, tak. Że podjeżdżają do jednych z są takie sieci, gdzie można kupić jedzenie z okienka i potem się jedzie dalej, żeby się nie zatrzymywać. No i jadą z rodziną. Tutaj parówka, tutaj jakieś frytki, tu jeszcze napój. I cała ta rodzina je, ale kierowca też. No kierowca nie może jeść. Trzeba zjechać i dopiero. No, wiesz, nie robić takich rzeczy. My tak to sobie teoretyzujemy, co się dzieje, ale ja widziałem na własne oczy, jak na ciągłej linii, na ograniczeniu samochód wyprzedzał inne auto i kierowca, który wyprzedzał, w jednej ręce trzymał kierownicę, ale równocześnie w tych rękach trzymał w jednej ręce kubek z kawą, a w drugiej ręce kanapkę. No tak. Wyprzedzał nogą. 20 metrów dalej go złapali policjanci. Całe szczęście. Całe szczęście. Ale to rzeczywiście dość częsty widok. Albo papieros i komórka równocześnie. I jeszcze prowadzenie samochodu łokciami. Tak. Albo malowanie się za kierownicą. Ja widziałem w korku taką sytuację. A w korku to pół biedy, ale właśnie tak też w trakcie jazdy widać nieraz. W korku też się podjeżdża. No tak, tak. To wtedy jest takie małe pułko. Nie wiem, nie malowałem się za kierownicą nigdy. Oglądałeś, czy leci z nami pilot?
Tam pani się w czasie turbulencji maluje, więc to podobne efekty są. To proszę tego nie robić, drogie panie, bo potem was w pracy nie poznają. W pracy was nie poznają. Właśnie popatrz, nakładanie makijażu 2% kierowców deklaruje. No tak. No to niewiele, ale z drugiej strony ciekawa informacja. I golenie 1%. Golą się też. Golą się 1% się goli za kierownicą, no bo nie zdążyło w domu. Tak, no to... Rada jest jedna. Wstańmy wcześniej, zjedzmy jak ludzie i jedźmy też jak ludzie. Nie wykonujmy zbyt wielu czynności naraz, bo nasz mózg ma określone i bardzo jednak ograniczone w takich sytuacjach możliwości percepcyjne. Niektórych kierowców więcej, niektórych kierowców mniej. No właśnie. Zwłaszcza rano, kiedy jesteśmy znużeni, zmęczeni, nie warto ryzykować, bo potem to niestety bardzo źle się kończy. I to jest też teraz, zaczynają się te wyjazdy weekendowe i zaczynają się za chwilę wakacje, no bo to raptem ponad miesiąc trochę. Proszę o tym pamiętać, że jeśli państwo jadą z rodziną, jeśli jedziecie gdzieś w trasę, to odkładamy komórkę, niech jest ktoś, kto tą komórką operuje, nie wiem, ktoś bliski, kto siedzi obok, niech za nas czyta SMS-y, niech za nas je pisze. Jeśli mamy jakieś sprawy poufne, to po prostu odłóżmy je na moment przerwy. Róbmy przerwy w jeździe, jedźmy skoncentrowani i naprawdę będzie bezpieczniej. Dla wszystkich będzie bezpieczniej, bo ja nie chciałbym myśleć za kogoś. No właśnie, bo ileż to takich przypadków, że kierowcy sobie stoją spokojnie na światłach, jak choćby ten ostatnio z Krakowa i nagle na ulicy Kobierzyńskiej środkiem między autami przejechał wielki ciężarowy samochód, który 20 ton ładunków wiózł, o ile dobrze wiem. Tak. Z nieznanych przyczyn. Być może jedną z tych przyczyn było właśnie to, że rozmawiał przez telefon albo bawił się komórką. Nie wiem, nie chcę tego człowieka oskarżać, ale domyślam się, nie mówię o tym konkretnie przypadku, ale takich przypadków może być więcej, że nie wiemy, co się stało. Tak. A właśnie to takie są właśnie banalne telefon. Przyczyny. Kompletnie ludzie potem sobie łamią głowy, eksperci, specjaliści, czy taka choroba, czy coś tam, a tu po prostu no, komórka. No zdarza się, prawda? Rozmawiałem kiedyś z lekarzem, który zajmuje się badaniem kierowców, pan doktor Marek Góra, zresztą znakomity specjalista. I on mi właśnie opowiadał, jak my sobie nie zdajemy sprawy, że jedząc w trakcie jazdy, niszczymy sobie również żołądek, że pijąc w trakcie jazdy narażamy się, na przykład pijąc gorącą kawę, na poparzenie. Paląc papierosa narażamy się na pożar w samochodzie. To są rzeczy, o których myślimy dopiero po fakcie, więc my dzisiaj państwu przed faktem o tym mówimy. Powodzenia na drodze. I szerokiej drogi. Dziękuję bardzo. Piotr Rejowski był dzisiaj naszym gościem.